Ze sporymi nadziejami przystępowali do sobotniego meczu z Czerwoną Latarnią drugiej ligi Olimpią Elbląg zawodnicy rezerw Lecha Poznań. Po wysokiej porażce ze Zniczem Pruszków piłkarze Artura Węski potrzebowali punktów jak tlenu i jako pierwsi znaleźli drogę do bramki. W 29 minucie Filip Szymczak zagrał na skrzydło do Jakuba Karbownika. Ten zszedł na prawą nogę i idealnie przymierzył z dystansu, otwierając wynik spotkania. Radość Lechitów nie trwała jednak zbyt długo, bo już 4 minuty później Filip Borowski zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym i sędzia wskazał na wapno. Do jedenastki podszedł Janusz Surdykowski i pewnym strzałem doprowadził do wyrównania. Na kolejne gole trzeba było poczekać do drugiej połowy. W 52 minucie aktywny tego dnia Surdykowski opanował piłkę, przełożył obrońcę i nie dał szans Krzysztofowi Bąkowskiemu. 17 minut później padła ostatnia bramka w tym meczu. Niefrasobliwość obrony po strzale Sebastiana Bartlewskiego wykorzystał Oskar Kordykiewicz, który dobił piłkę głową do pustej bramki. Ostateczny wynik meczu 3-1 dla Olimpii. Rezultat ten oznacza, że Lech do bezpiecznego 16 miejsca traci w tym momencie 2 punkty.